Witam. Dzisiaj chciałabym przygotować ciasto z jabłkami. Jest ono pyszne i bardzo proste w przygotowaniu. Potrzebne będą nam składniki. Oczywiście jabłka, mąka, mleko, jajka i cukier. A więc zabieramy się do pracy. 2 jajka. Chwilę miksujemy. Do jajek dodajemy 100 g cukru i 15 g cukru waniliowego. I mieszamy. Gdy ubijemy jajka z cukrem, i będzie już wyczuwalny cukier, dodajemy mleko 100 ml i delikatnie mieszamy. I na koniec dodajemy 200 g mąki pszennej i 100 g proszku do pieczenia. Chwilę mieszamy, żeby składniki się połączyły. Gdy składniki mamy już połączone, to zabieramy się za jabłka. W międzyczasie nastawmy sobie piekarnik na 180 stopni. A my zabieramy się za jabłka. Jabłka, wiadomo, należy umyć. Ja będę obierać, ale można robić również jabłka ze skórką, jeżeli ktoś lubi. Obieramy jabłuszka. Potrzebne nam będą 3-4 jabłka, w zależności jakie duże będą. Teraz jabłuszka na pół ja robię, na ćwiarteczkę, wycinamy gniazdo nasienne i ja kroję w takie paseczki. I tak robimy z pozostałymi jabłuszkami. Jest to bardzo szybkie ciasto, bardzo dobre, więc zachęcam do zrobienia i nie jest takie pracochłonne. To też jest chyba ważne. Jabłuszka pokrojone, ciasto zrobione. Teraz na dno mojej foremki wyłożyłam papier śniadaniowy i teraz na to będziemy układać jabłka. Tutaj forma jabłek, znaczy się
Tak jak kroimy jabłka, to nie ma znaczenia, czy możemy robić to też w kosteczkę, czy w takie talarki, tak jak po prostu chcemy. Tak układamy sobie na blaszce. Tak, żeby dno było pokryte jabłkami. Możemy sobie gdzieś te puste miejsca też powkładać jabłuszka. Z jednej i z drugiej strony. Chyba u mnie już wystarczy. I na tak przygotowane jabłka nalewamy nasze ciasto. Starajmy się je tak równomiernie rozłożyć. Moje ciasto zrobione. Teraz wkładamy je do piekarnika na 180 stopni. Około 20-30 minut. Słuchajcie, minęło u mnie 27 minut. Moje ciasto już jest dobre. Właśnie będę je wyciągać. Proszę bardzo. Szybkie, bardzo dobre ciasto. Polecam. Na położy, bo jest bardzo gorące. Polecam zrobić. Można je jeść takie, jakie jest, ale można też poprószyć cukrem pudrem. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.